dzisiaj kolejny wyjazd na ziemię świętokrzyską. A wręcz na granicę z województwem podkarpackim. Tak, podkarpackie i świętokrzyskie województwo. To hotel w Sandomierzu. Godzina 3.15 jakoś. No, elegancko, elegancko. Za 80 zł od osoby. Za tą nockę. Ale jest spoko. Widać mały rynek. A tam sobie jutro pójdziemy na pizzę. Na Stare Miasto. No także zmęczeni, ale wyjazd owocny, więc jest ok, idziemy spać. Tutaj warto zobaczyć, jaki telewizor mamy w pokoju. Telewizor bogaty. Dla porównania, tutaj jest butelka coli, także miniaturowa sprawa. Widziałeś telewizor? Jaka plazma? 20 cali, grubo farbą. To, że miałeś kupić, nie znaczy, że miałeś użyć. Opuszczamy przybytek. Jest godzina 12. Wyspaliśmy się, bo poszliśmy spać o 4 i wychodzimy. 160, tak? Tak jest. Okej. Okay. No dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Dobra, was. Dziękujemy. Do widzenia. Jezu, ja jeszcze śpię. No, ładna pogoda dzisiaj. Ciepło. 7 stopni w maju. Idziemy zanieść plecaki do samochodu. Tutaj mi antena od Icoma się jeszcze majda. I idziemy sobie gdzieś posiedzieć, coś zjeść. Tak tutaj hotel wyglądał. Bardzo przyjemny hotel. Hotel Flisak. Schody jak w Odessie. Parking i taki oto punkt widokowy. Proszę bardzo. Tutaj już się kończy. Kończą się góry świętokrzyskie. I zaczyna się płasko. A tutaj ktoś ogródek bardzo ładny ma. Tam coś śpiewają, trąbią. Albo pizza, albo jest dobry obiad, takie zarobiste obiady są, takie to fest. Możemy sprawdzić. Krzemień pasiasty, kamień optymizmu. Tutaj jest warsztat człowieka, który się tym zajmuje. Może zobaczyć. Dzień dobry. Czy się podziwiać można? Bardzo proszę. A zdjęcia można zrobić? Proszę bardzo. Takie chcieliśmy tutaj uwiecznić cudowne cudowności. No, to jest sztuka. Kamerka, no, to jest już powierzchnia wyprowadzona i to na płasko i pod jakimś kątem co chwilę przesuwając? No to się tarczy ustawia pod odpowiednim kątem. A widzę to do drutu, gięcia, walce. Bardzo to wygląda. Taka przygoda w życiu. No, fajnie, fajnie, naprawdę coś wyjątkowego. Dziękujemy. Cześć. Do widzenia. Do widzenia. Tutaj, na rogu tych ulic, galeria krzemienia pasiastego z bardzo miłym panem, z którym można porozmawiać o wielu ciekawych rzeczach. Bardzo przyjazny człowiek, także polecamy tutaj odwiedzić, jak ktoś jest w Sandomierzu. Krzemień pasiasty tutaj właśnie występuje w okolicach Sandomierza, dlatego jest to takie niezwykłe. No i
okazało się, że nawet drogi wysypane krzemieniem teraz są rozbierane, żeby ten krzemień pozyskać. Także no, kamień bardzo ładny i tutaj pan robił biżuterię dla różnych znanych osób. Tam Victoria Beckham, tutaj ta sławetna kotwica. Restauracja 30, czyli pewnie pod 30 numerem. Mięsa z rusztu. I o to chodzi. Polędwiczki wieprzowe ze śliwkami. To dzisiaj będzie jedzone. Miody sandomierskie. Polędwiczki wieprzowe ze śliwkami. Pomóc z ryżem, z frytkami, ziemniaczkami opiekanymi. Z frytkami może. I surówki? Bez surówek? Nie, chyba nie. Bez surówek? To ja wezmę filet wieprzowy ze śliwkami. Wieprzowy ze śliwkami, tak? Tak. Z jakimi dodatkami? Też z frytkami? Nie, z ziemniakami zapytanymi. Dobrze. Surówki? Mamy Sprite'a. Sprite w krysztale. Dziękuję. Tak, takie rzeczy wjechały. Polędwiczki wieprzowe. I schabik. Z tej strony schabik. Były zwykle bardzo dobre. Smaczne. Śliweczka. Spoko, a twoje? Też dobre. Ewidentnie dobra rzecz. O! Pan Miyagi. No. O! Dzisiaj będzie pan Miyagi. Już to widzę. Już to czuję. Ten gorący... No tutaj polędwica to jest rewelacja. Jeszcze ta śliweczka. Może by jakiegoś miodu kupić pitnego. Tu? No, tak, tutaj są lokalne miody pitne w Sandomierzu. Dobre. A za oknem śnieg, jak się okazuje. Przed nami czerwonoczapkiści. Znana grupa w Sandomierzu. Dzieci się chyba speszyły. Lody z tradycją. Politechnika Świętokrzyska. Tak to wygląda. No, także tutaj też można się szkolić wyższo. Zmierzamy do słynnej w Sandomierzu szkoły Vacatio Legis. Jest i Vacatio Legis. Nie Vacatio Legis, tylko Collegium Gastomianum. Collegium Gastomianum. Zwierzątek nie akceptują. Tak, tak, to jest właśnie dom Kochanowskiego, to czerwone. Nie, przepraszam. Długosza? Czekaj, zaraz się dowiemy, czyje to. Długosza, ty. Chodzimy do domu Długosza? Jakie drzeworyty. No, sztuka ludowa. Sztuka ludowa siedzi pomiędzy drzewami. Jest też na grzewach. Ładne, ładne. Zobaczymy, co tam jest. Dzień dobry. Chciałem tylko tak orientacyjnie zapytać, jak tutaj są ceny. Proszę sobie spojrzeć w cennik. A, rozumiem. 6 zł dorośli i 3 zł studenci. Okej, okay. Dziękuję. Zaraz tam. Zawsze chodzę, jak jestem w Sandomierzu. O, to jest tutaj. Tutaj zawsze jestem, jak jestem w Sandomierzu. Proszę bardzo. Patrzcie. Koło bzu, lilaka. Patrzcie, jak to fajnie jest. No, koty po krzakach lubią chodzić nie tylko. Ty, ale to jest... No, to jest od butów. To jest łyżek od butów. Kółka od hulajnogi i z maszynki do mielenia mięsa. A to drugie jest zrobione z wentylatorka. To mięso mielą tutaj? I z piłeczki golfowej. Mielą mięso siłą wiatru. A tu jest szyszkofon. Ty patrz, jakie tutaj rzeczy są. Jaszczurki. Myszaszunia ogromna. Z obłędnym wzrokiem. Słońce, które chce ci sprzedać narkotyki. Ociosanek. A propos czeskiego filmu,
który gorąco polecamy. Otik, mały otik, ociosanek. Tutaj. No, ociosanek. Faktycznie. A tu jaki temat? No, ktoś tu fantazę miał. Karmniczek. Bardzo tutaj ciekawa dzwonnica. Oryginalna. Tu jaki gościu? Jakie tutaj uliczki fajne. Pokoje gościnne w bardzo ładnym miejscu. Ciekawa jaka cena. Z widokiem no, pięknym. No, jakby tam kurczę jaką antenę kierunkową postawić, to by do Białorusi dojechał. Będziemy rozstawiać antenę i będziemy robić na słupy. Tak jest, rozstawienie anten na 6 metrów i będziemy sprawdzać, co Aikon usłyszy. Sprawdzam radio, gdzie mnie słychać? Gdzie mnie słychać? Wywołanie ogólne, robię próbę zasięgową radia. Gdzie mnie słychać? Tego Kamień Łukawski. Granica Zdrój. Bardzo dziękuję, gdzie mnie słychać jeszcze? To PKP, Gierla. Słychać. Dość dobrze. Oj, bardzo tutaj dużo się stacji nakłada, słyszę. Tutaj przy tym Rosmanie, przy Stokrotce, do ciebie słychać. Krynica to jest chłopie kawał drogi. Jaki Zdrój? Krynica to by była jak do Krakowa. Wywołanie ogólne, na paśmie jest Maciek Częstochowa, łamane przez Sandomierz. Wywołanie ogólne w paśmie 6 metrów, podaje SQ9 Natalia Jadwiga Ludwik. Halo, witam, dzień dobry, co u ciebie? Kopę lat, słuchaj, kilka pytań, będziesz na łosiu w tym roku? No wiem. Takie pytanie mam, słuchaj, jeszcze. Ty jesteś w domu może, masz możliwości nadawania obecnie, czy nie bardzo? A, szkoda, bo kurczę, właśnie jestem w Sandomierzu i właśnie robię łączności tutaj na 6 metrach i myślałem, że może się dogadamy. A co, sprzedałeś KF-owe radia? Przechylisz antenę o 30 stopni, to czy ona będzie szła równolegle do ziemi wtedy wiązka? Ciężko powiedzieć. Trzeba by też porobić. Pogodziło się jednak, więc bierzemy Aikoma i idziemy na Bramę Opatowską. Zobaczyć jaki stamtąd widok jest. No nie, stwierdziliśmy, że właśnie zaczyna spadać śnieg i raczej nie ma takiej możliwości, żeby tam wejść. Za zimno. A to pysałka siedzi. No ładnie, bo nie wygląda. To jest Natalia, Jadwiga, Jadwiga, przez Paweł. Nic się nie dzieje. Się nie bawi. Gdzie my są? To jest jedno wzgórze, tak? No jedno wzgórze, tak. Jedno wzgórze. A jest to bardzo ciekawe, bo to pod tym wzgórzem one jest na piasku bardzo osadzone. I są kilkupiętrowe piwnice pod tym wzgórzem w ogóle. Odśrodek szkolenia kierowców Mazur. Czy nie, Mazur! Kurde. Mazur. No. Ciężka sprawa, ciężko to widzę. Także jednak rezygnujemy z bramy, z wejścia na Bramę Opatowską. Byliśmy pod bramą. A nie byliśmy na górze. W bramie. No w bramie byliśmy, a nie byliśmy na górze. Ale nie, zaczyna znowu padać i wiać, jest zimno. Także do Kielc coś zjeść dobrego. Może będzie mnie pizgać. No, chociaż to kieleckie, to musi pizgać. Dobra, gdzie my w ogóle jedziemy? Do Kielc? No, Suzuki Jimny dziarsko jedzie. Tutaj się okazuje, że jest taka miejscowość jak serwis w Świętokrzyskim. Ciekawie. Thank you.
SQ7CL, SQ7CL, tu SQ9NJL. Patrz, jaki rdest piękny. I łęcina. SQ7CL, SQ7CL, tu SQ9NJL, bo mamy przez Paweł. Stanisław, Kłębek 9, Natalia Jadwiga Lucyna, tu SQ7CL, Ludwik. SQ7CL, tu SQ9NJL. Tutaj Macieju, witaj, Łukasz z tej strony. No słyszę, zaraz powiem coś więcej o tym, jak wchodzi. No w porządku. Ja teraz nadaję z mocą jakieś pół wata. Już jestem w połowie drogi do Kielc, Opatowa. To niestety wypada. Jeżeli masz możliwość podniesienia się, to bardzo proszę. Ja mam tutaj radio taki jak Baofeng, to jest Intec, 8 W w tym momencie. Antena to jest Diamond ETH-940, taka długa do ręcznika. No w porządku, ja teraz podniosłem moc, mam jakieś 5 watów. Jak teraz odbierasz? No jest okej, nic nie wypada. Jak tam podróż w Sandomierzu? No bardzo fajnie. Co prawda niestety śnieg zaczął padać w ogóle w Sandomierzu, także nas trochę przegoniło i teraz wracamy. Myślimy, żeby się przyjechać, słuchaj, w okolice Świętego Krzyża, zobaczyć co tam jest. Czy tam się w ogóle da podjechać na Święty Krzyż? Wiesz co tam jest? Jak będziecie, no będzie skręt tam na Huta Szklana, chyba to się nazywa, czy coś takiego. Ja tam wjeżdżałem, wiesz, ale służbowo. Natomiast nie wiem, czy ten szlaban jest zawsze otwarty. A rozumiem, a powiedz mi, czy tam da się podjechać jakoś tak normalnie, normalnym samochodem, żeby tam gdzieś stanąć jakiś taki, jakiś, nie wiem, punkt widokowy, czy coś w tym stylu, żeby rozłożyć się na ten i zrobić łączność? Tam jest droga asfaltowa do samego Świętego Krzyża, wiesz, tylko ostatni etap, jakieś 2 km, to jest po prostu przez rezerwat, także nie wiem, czy tam was przepuszczą, ale można podjechać próbować. No dobra, to spróbujemy tam jeszcze na chwilę zobaczyć, może rozstawić antenę na 6 metrów, coś zawołać. Albo tutaj może z Januszem spod zamcza zrobić na 11 metrach łączność, zobaczymy. No to w takim razie tam podjedziemy i potem do Kielc, no i się jakoś spotkamy. Pozdrawiam, 73. No pozdrawiam, 73. No to mamy zaliczoną łączność przez przemiennik. W końcu. Coś tu się odzywa? A przez który przemiennik rozmawiamy? Przez ten Świętokrzyski? Świętokrzyski, no. Podjedziemy pod niego. Tam gdzieś jest Święty Krzyż. No to jedziemy w stronę Świętego Krzyża. Już go widać na horyzoncie po lewej stronie. Dobra, jedź. Jechać? Tak. Obywatel siada. Co to jest to? O cholera, patrz. No. Dobra, stanę tak jak on. Co nie? No. To co? Z wozu! Zmiana baterii, radio w ręce, antena, a tutaj kunie jadą. Będzie relacja ze Świętego Krzyża. Wchodzi się tutaj? Co my tu mamy? Emitel. Wyłącz się w kasku ochronnym, rozumiem. Ja mam czapkę. To jesteśmy z tyłu, wieża na Świętym Krzyżu, wieża nadawcza, na której są również przemienniki amatorskie. Przemiennik, przez który przed chwilą żeśmy z Łukaszem SQ7CL rozmawiali. I idziemy zobaczyć, jak tutaj będzie wyglądało. Są mikrofalowe radiolinie. Fajny obiekt, naprawdę. Barierki tu są połączone uziemieniem. No właśnie, barierki uziemione. Pytanie, czy ze względów na ENC, czy na to, że to w ogóle na górze jest. Wszędzie kamery. O, kawał wieży ze 100 metrów na wysokości.
Piękna rzecz. A i tam jaki piękny widok. Strefa spadania z góry lodu i innych elementów. Idziemy tam na dół, czy tutaj do góry? Tutaj jest jakiś ten, jakiś temat taki. Jakieś ławeczki, coś takiego. Co tu jest? Idziemy sobie, idziemy chyba. No dobra. Mamy takie oto bilety wstępu. Święta Katarzyna to jest kolejna góra, tak? Tak, na Święta Katarzyna to jest miejscowość i wyjście na Łysice, najwyższe szczyt. Na Łysice. I tam ile Łysica ma? 612. 612. A tutaj ile mamy? 595. Aha, czyli już 17 metrów różnicy. Dziękujemy. Dziękujemy. Co my tu mamy? Święty Krzyż ma 595 metrów wysokości nad poziomem morza. Przeciwwaga jest słuszna. Elegancka wycieczka z tego wyszła. Piękny widok. Piękny widok, naprawdę. I że da się tutaj wjechać? Tak po prostu? No, na kamieniach wszystko. O, jest tam taras. Będzie ładny widok. Nie sądziłem, że świętokrzyskim aż takie powietrzenia. Naprawdę, to jest tak blisko Częstochowy i taki ładny region polski. Piękny. Teraz wiosna. Zobaczyć tę przyrodę, która się rozwija, proszę bardzo. Elegancko. No robi wrażenie. Super, super. Niestety jest zimno, ale naprawdę pięknie, pięknie. Także tak to wygląda. Relacja będzie dobra na kanał. A skąd się to wzięło, że to te diabły i czarownice wysypały to? Diabły i czarownice. Tak, żeby odżywanie zahaczało to szczególnie. Robimy sobie łączności pełne. Temat sprawdzania zasięgu, mamy radio stację przenośną. Na jaką odległość to znaczy? Jak mnie widzisz tak... Tak, znamy się. W ogóle kolega, który tutaj nadaje, też ma właśnie R140, właśnie radio stacji R140, co robimy właśnie na celu amatorskim. Sobie właśnie używa tej radio stacji. Polskich, rosyjskich. No to właśnie od R105 były znanych radiostacji. Jest tu na pewno dużo zakłóceń, dużo sygnałów po prostu. To sieje w całym paśmie. Ja cię słyszę, jedną chwilę, wjeżdżam wyżej. Dobra, słuchaj, ja cię słyszę bardzo dobrze, także nie ma problemu. Maciek, chwilę, wspinam się. Spinaj. A, bo on idzie na faciny. Tak. Na częstotliwości Łukasz pod Zamce, w tym momencie Zamek Chęciński, ja jestem na parkingu. Powiedz, jak mnie odbierasz i gdzie jesteś? Halo Maciek. No witaj Łukasz, odbieram Cię na 7S-ów, z tej strony Maciek, nadaję w tym momencie ze Świętego Krzyża, jakieś 20 metrów od wieży nadawczej na Świętym Krzyżu. No między nami jest pewnie ze 40 km, teraz ze wzmacniaczem, bez wzmacniacza też mówisz, że słychać na 3S-y, tak, a ze wzmacniaczem na 7. Tak jest, równo 7S-ów. Ja nadaję z radia przenośnego, to jest z mojej strony ICOM IC703+, z mocą 10 W, plus do tego antena 5/8 na 6 metrów, która jest w tym momencie zestrojona mniej więcej jako ćwiartka na 11 metrów. Także tak to z mojej strony wygląda. Ja Cię odbieram na 7S-ów. Okej, bardzo dziękuję, pozdrawiam, no i do zobaczenia u mnie na domowym QTH 73. 73, pozdrawiam, na razie, do zobaczenia. Wywołanie ogólne w paśmie 6 metrów podaje stację SQ9 Natalia i Jadwiga Ludwik, łamane przez Paweł. QTH Święty Krzyż, okolice Kielc. Masz możliwość nadawania? Koło Kielc, za Kielcami. No Maciek, dochodzę tam do was. Dolatujesz, jak mnie słychać? Czekaj, rozłączę sobie ten telefon, bo cię słyszę bardziej w telefonie niż na radiu. Tutaj Janusz, z tej strony Maciek, QTH Kielce, QTH Święty Krzyż. No powiem tak Maćku, jest to czytelne na poziomie szumów, zakłócenia około 3 Hz, zrozumiałem, że mówisz witaj Janusz, Maciek, tak mniej więcej tak twój wydźwięk tej modulacji brzmiał. Dobra, rozumiem, okej. QTH Święty Krzyż. No odebrałem, QTH Święty Krzyż, także idzie to Maćku czytelnie, a
ale na pograniczu powiedzmy zaszumienia. Około 3 zaszumień, ale jestem w stanie odczytać co mówisz. Weź się pokaż na chwilę jak to idzie. Okej. Słyszę wszystko dobrze, dobrze i zrozumiale. Jak mnie słyszysz? Tak, dziwne, nie? Działa. Tak jest. Naprawdę? Tak. To jest jakieś 130 km. A ja wiem! No. Czy to jest... Ale naprawdę się udało? Nagram zainteresowanych w ogóle tutaj łącznością radiową. Nie no, generalnie mamy już taką jakby zajawkę na to, żeby robić łączność i przydatną stację. Tak, także a mamy... A dałoby się na przykład tam z gór nad morze? Dałoby się, nawet koledzy robią łączności po całym świecie. Z Australią, z Ameryką. Naprawdę? Także tak. Można sobie wpisać krótkofalarstwo, radioamatorstwo, poczytać o tym w internecie. Bardzo ciekawe hobby. W dobie telefonów komórkowych, no to jest ciekawa skocznia. Takie hobbystyczne zajęcie. Okay. Ale fajne, można ciekawe znajomości poznać. Coś innego niż Skype, niż Gadu, niż Facebook. Coś takiego. Okej, dobra. To dziękuję. Proszę bardzo. Zebrane wszystko, wracamy. No fajnie, może dzięki temu ktoś się tym zainteresuje. Tym ciekawym hobby. Jakże? No, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Młodzież zainteresowana tematem. Zgadza się. No to zrobiliśmy coś pozytywnego, myślę. Niech się dzieciaczki interesują czymś innym niż jakieś tam Pokemony. Czy CSGO. Do zobaczenia, dzieciaczki. Ty, tam są jakieś napisy, chłopie, tutaj. No bo oka. No tu, między tymi oknami. Tam jest kamera i masz pionowy napis no bo. Bo, no bo? No to widzę. Bo, no, bo to jest bonobo. So, bonobo. So, no, sonobo. Sonobo? Bonobo chyba. SN, kurde, to jest SN0. To jest kitos. Nie. S... SN00, nie, to jest son. Cholera, ciekawe. Ciężko rozczytać. No pisali się, kurczę, coś. No coś tam pisali. Albo ktoś tam się wtargnął, a to i sobie zaczął bazgrać po tym. Też może być. Generalnie tu chyba... Czy to jest ta antena od przemiennika, czy nie? Tamto, tak, takie wiesz, co tam stoi. Może, znaczy, no to jest chyba na tym drugim poziomie, te anteny przemiennikowe. A nie, to jest to, słuchaj, patrz. Na tym pierwszej to jest, platformie? Tak, na pierwszej platformie. To jest, tak, no to jest to, to jest tam, gdzie ta barierka. To jest chyba przemiennikowa, ta, pałka. To białe. Tak mi się wydaje. Oni tam mówili, że nie, to chyba nie jest do końca na Kielce skierowane. Spróbujemy otworzyć przemiennik. Ale jest cholera zimno. Nie da się ukryć. Sokieleckie, dokładnie. A proszę bardzo, no, braciszkowie na dachu też tutaj coś mają. Jakiegoś dipolka. Białego. W środku tygodnia. No. Weekend w środku tygodnia, dokładnie. W ogóle... Jak to mówią, co zechwalicie swojego nie znacie. Ale zobaczcie, jak tu jest pięknie. No jaki kurde kraj może się pochwalić takimi pięknymi widokami. Takimi pięknymi miejscami. Zabytkami. Nie no, świetna sprawa. Naprawdę. Tutaj chyba coś też zabytkowego leży. Pięknie. Piękna wycieczka. Województwo świętokrzyskie, no naprawdę ma się czym pochwalić. Okolice Kielc. Fajnie. Górki jak ich mało. Tu kuźwa trzeba było robić łączności, cholera, nie w tym lesie. No las miał słodki, ale tu jest ciepło. Nie no, jest przewyższenie, jak cholera z tej strony, jest. To widać. Ciepło. Się można nagrzać. Mamy długie ręce, to nie trzeba się selfie sticków nosić. We'll be right back.
Ale tu pięknie. Zajebiście jest, no po prostu. Takie super te drzewa są ładne, te jasne zbocza przy tym świetle. No po prostu genialny. Słońce jednak dużo daje w samopoczuciu. Dejca dymi. O kuźwa, chyba uranem opalany. No panie, czekaj, zamknę obiekt tutaj tej klimy. No dawaj, 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 dawaj. Ktoś dobrze chipował, kurde. Rozmiercił wtryski. Zasłona dymna. Mafia jedzie. Dobry wariat. O nie, nie, nie. Ten niebieski dym. Ja mam 120, a on ma 160. Dziadek, kurde, czerwony masz. Kieleckie blokowiska. To jest to. To łososiowy. Łososiowy kolor. Bardzo ładny kolor. Zmierzamy do baru Sao Mai, czyli pana Miyagi. To jest chyba to małe tamte. Tam, no. Same dobre rzeczy. Okej, okay. I jeszcze kolegę możemy podnieść. Tak, to tak. To dla mnie będzie wołowina słodko-kwaśna. 38. 38. Co to jest? Co to jest? Szanowni. Tak głęboki tłuszczu. Dobre. No dobra. To z czym to jest dobrze? Nie, ale wszystko. Bardzo dobra opinia, dużo fajnego jedzenia, z bardzo fajnym smakiem, naprawdę. Tutaj się to znajduje. Bardzo przyjemny lokal. Moje to była wołowina słodko-kwaśna, a Krzyśka była wołowina na ostro. To na ostro to takie, no było ostre, ale w sam raz właśnie. To nie jest taki, nie jest takie... strzelenie w mordę, tylko jest takie w sam raz. No moje to była rewelacja. W ogóle do tego był ryż i surweczka, taka bardzo fajna. Bardzo fajnie podeszła z tym wszystkim. Nieźle, nieźle. No i tanio. Jakie tam ceny były? Koło 2 dych. I poniżej, 13 zł za wołowinę. No właśnie z kolą to... No i kola 3,50 no. Też dobra. Tam już widać zamek w Chęcinach. No słuchajcie, wracamy. Byliśmy przed chwilą się spotkać z Łukaszem. SQ7CL, bardzo pozytywny człowiek, pozdrawiamy. Fajnie jest się obracać w gronie tak pozytywnych ludzi, no nie? Naprawdę. Także fajna wycieczka, dwudniowa, dużo żeśmy zobaczyli, jednak regiony Polski są naprawdę bardzo piękne. Świętokrzyskie województwo naprawdę super, górki. To no teraz jak się wiosna robi, to już w ogóle śliczna sprawa. Także zachęcamy do wyjazdów, jak ktoś ma możliwość, spotkać się ze znajomymi, nie tylko. Bardzo fajna sprawa. No i do łączności, wiadomo. Także do zobaczenia na radiu, na spotkaniu. Za tydzień Łoś, za 2 tygodnie Łoś. Także też coś będziemy myśleć, żeby parę osób się ogarnąć. Także zapraszamy również na Łosia. Z namiotami i śpiwarami. Tak jest, tak jest.
co jest coś do jedzenia, coś najlepiej, tam się najlepiej przyjechać w piątek, na piątek, sobotę. Także kupę pozytywnych ludzi, na pewno się pozna, polecamy. Czwartek też można przyjechać. Czwartek też, no my zobaczymy, czy będziemy od czwartku, czy od piątku. Zobaczymy, raczej jak od piątek, to od piątek, od samego rana. Także polecamy i do spotkania. Na razie.